Pamiętacie, jak się nastawiałem, że w kolejnych odcinkach może nawet dzisiaj pójdziemy sobie zabrać jajo wywerny i wiecie, wyklujemy to jajo, będziemy mieli swojego własnego smoka. No, niestety okazało się, że na tej mapie nie ma jaj wywerny w ogóle. Dlaczego? Ponieważ występują tylko i wyłącznie Korrupted wywerny, a powiem wam, że ja jeszcze w Ark'u nigdy nie wykluwałem właśnie... Nigdy nie miałem takiego smoka, bo wiecie, w tytule nazwałem, o, oswajałem pierwszego lodowego smoka, czy coś takiego. Wiadomo, że to nie jest smok dokładnie, bo nie lata, S sorry. O właśnie, ja mu nie nadałem nazwy, ale spokojnie mu właśnie e, nadaję nazwę z komentarza. Zapomniałem, e, będzie się nazywał Ragnarok i będzie miał czarny kolor. Za chwilę go sobie pokolorujemy i witam wszystkich. E, ja jestem Flotar i nie mam pojęcia co mam zrobić. Dokładnie tak, bo ja naprawdę się nastawiłem na to jajo. Już wiecie, to był mój dalekosiężny cel. Idziemy po jajo, wykluwamy, zajmujemy się takim małym smoczkiem. A tutaj co się okazało? A, wal się na Rej nie ma jaja. I co mam zrobić, ludzie? Bo jedynymi sposobami, z tego co czytałem, aby zdobyć jajo na tym właśnie, na tym świecie, są jakby dwa sposoby. Pierwszy to zagrać na innej mapie i po prostu przenieść sobie z innej mapy um, to jajo przez tam jakieś terminale, artefakt. I tak dalej. A drugim sposobem jest po prostu e, wpisanie komendy na danie jaja. Także nie wiem, e, nie, nie wiem za bardzo co mam teraz zrobić, ja niby gram na singlu. Także teoretycznie mógłbym wpisać tą komendę, ale za bardzo też nie chcę cheatować, ale w sumie się nastawiłem na to jajo, także po prostu poczekam na wasze komentarze. A w międzyczasie możecie wejść na G2, gdzie Skórem Flotar, kupicie sobie Arka. I zapisałem sobie dzisiaj rzeczy, które chcę zrobić, poza tym, żebyście zostawili łapy w górę, bo dużo łap w górę to jest dużo fajnych rzeczy. A właśnie, są. Jest Lugia, jest Silver i jest Śnieżka. To są trzy sowy które wyglądają, no <strasznie>, strasznie, powiedzmy sobie szczerze, to są niby mm, śnieżne sowy, ale one wyglądają jakby były takiego, takim, wiecie, em, połączeniem zwykłej sowy i e, sowy, znaczy takiego robota trochę. I słuchajcie, mm, w jaki sposób się uzyskuje, właśnie teraz wytłumaczę, w jaki sposób się uzyskuje te najlepsze przedmioty e, z na przykład takiego seeda, co potrzebujemy. Musimy mu dać bardzo dużo Kamienia, to jest w sumie podstawa. Drugą rzeczą jest to, ja już wczor wczoraj sobie trochę siedziałem, o, dziękuję bardzo. Dobra, już ci to daję spokojnie, spokojnie Sid. Um, on za chwilę powinien stworzyć właśnie kryształ. Jak właśnie... O, Sfotanie. Aha, dobra, z głazkiem jest swatanie, spoko. Jeżeli są takie właśnie tęczowe kuleczki na jego plecach, to oznacza, że właśnie on jakby robi te poprawne kryształy, czyli te, na których, na których nam najbardziej zależy. Jest jakiś procent szans, że wypadną właśnie te najlepsze, że tak powiem, ale pokażę wam teraz, jak zrobić fabrykę, fabrykę kupę, bo wczoraj sobie to wyczytałem na internecie. Robimy coś takiego... O kurde, nie ten klawisz, pod którym mam... O, pod C mamy właśnie termowizję, to też mi ktoś pisał. I e, sowa ma też taką umiejętność, że potrafi leczyć wszystkie dinozaury, które są wokoło. E, I wystarczy po prostu zrobić coś takiego. I wtedy się leczymy, ale e, bardzo dużo staminy tracimy. Czekajcie, pod jakim ja mam to klawiszem? Ja sobie wczoraj sobie na pewno to przypisywałem. przepraszam za te malutkie problemy tutaj. E, mapa, zarządzanie, rozszerzony wciśnięć abym mówić, B. Ale ja, przepraszam, ja tutaj o, wypróżnij się, nie zapisało mi się najprawdopodobniej. Ok, zapisz. Teraz, ok, już wszystko dobrze. No i robimy sobie tak: widzicie, Lugia się załatwiła. E, bierzemy sobie troszkę tych simbery, bo one nam zwiększają głód i po prostu tak spamujemy. I, I po prostu tak spamujemy. Jak widzicie, co chwilę będzie, będą kolejne kupy się pojawiały. Seed tutaj czeka. Wiadomo, to jest kolekcjoner kup, i przez tą chwilę dosłownie udało nam się zdobyć e, właśnie parę, e, parę tych odchodów. I Seed za chwilę sobie zejdzie: znaczy, usiądzie, zje co nieco i będzie mógł po prostu produkować te kryształy. Nawet za, za chwilę postaram wam się to pokazać. Albo i nie, albo i mam mnie w dupie, to jest głazek zbagowany, bardzo dobrze, bo chcę zaswatać głaska z SIDem eee, i to też się przyda. <laughs> Co dzisiaj w ogóle mam zaplanowane? Poza openingiem, e, poza openingiem e, giftów, e, poza pokazaniem wam sody, sowy, nie sody, tylko sowy, e, i poza eksperymentem sobie Drake'a? Tak naprawdę nic, tak naprawdę nic, właśnie i też e, dużo osób mówiło, żebym pokolorował sobie. Czekajcie, gdzie jest pędzel, żebym pokolorował. E, Ragnaroka, w ogóle 153 poziom, nie wiem czy mu dużo wbiłem. przyznam szczerze. Tro, trochę sobie, o, no mięsa trochę nim pozdobywałem, e, ale to też jakoś nie było za dużo. W ogóle zobaczcie, że mam zero amunicji. E, ja myślałem, że oswajanie tych, e, tych wiecie, sów będzie o wiele łatwiejsze, tak coś pomiędzy Ptero a Argentavisem. No okazało się, że ostatnią strzałką dobiłem ostatniego tego, e, ostatnią sobie. Było trudno, było naprawdę trudno. I właśnie, z czarnym kolorem tutaj, jest tak, że on jest bardzo słabo widoczny. Zobaczcie. Ja już koloruję na czarny kolor, jak coś. Wiem, że tego nie widać, ale koloruję na czarny kolor. Więc wolałbym, żebyście po prostu wybrali jakiś inny, bo tego nawet nie będzie. To za bardzo nie będzie widoczne. Możecie sobie wybrać jakiś inny, ale mówię, czarny średnio się, średnio się do czegoś takiego nadaje. I tu mam parę giftów. E, czekajcie, odłóżmy sobie to, żeby mi to nie zawadzało. E, w tej skrzyni. Tak, mam parę giftów, i jak widzicie, nawet udało mi się zebrać te rzadkie. Gacza, krystale. Także sobie teraz wszystkie przetransferujemy do mojego inventory i po prostu sobie otworzymy. Zobaczymy, co za ciekawe przedmioty w ogóle dostaniemy z tego. Bo chyba każdemu zaznaczyłem, że chcę przedmioty obojętnie jakie, czyli tam E się zaznaczało. Ok, piasek, włókno. Ok, niebieski sobie zostawimy na później. Wiadomo, żeby zacząć od tych po prostu, że tak powiem, najgorszych. Tak, wiadomo, że jestem przeciążony. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie mam problemu, ale mówię, trochę się kurde, jestem. Smutny z tego powodu, że raczej nie o swojej tej wywerny, a raczej no, nie zmienię mapy specjalnie po to, żeby złapać jako wywerny, bo, wiecie, tam trzeba by było też trochę e, trochę pograć. Ok, Dostajemy, dostaliśmy trochę surowców. Wiecie, co ja sobie to schowam, żebym miał piękny widok na wszystkie moje surowce. Czy coś w sumie takiego ciekawego tutaj dostałem dużo pereł, trochę tych kul, kulek gazu. I właśnie do wywerny do wyklucia potrzeba naprawdę wielu, e, dużej temperatury, także jeden taki nie starczy. Podobno 10 trzeba, takich 10-16 e, trzeba mieć takich klimatyzatorów, żeby to jakoś zadziałało. I otwieramy, dobra, najlepsze, e, najlepsze kryształy. Okej, okay. buty prewencyjne. Zapewnia solidną ochronę przed obrażeniami oraz redukcję efektów usypiających, lecz nie zapewnia niemal żadnej ochrony przed warunkami pogodowymi. Pancerz 200. Pancerz 100. Ja pierdzielę. ale buty zarąbiste, dobra. Tutaj mamy hitynową zbroję, która ma 89 pancerza, a taka ma 100, pancer 100 pancerza. Eee, dobra. Rzadki mnie Nie wiem, dlaczego się jaram zwykłym mieczykiem. O, spoko. Wiecie co zmienię go sobie. Eee, weźmy sobie tutaj. Mistrz Uuu, 300 pancerza. Dobra. Ta... <laughs> I to mi się podoba. I takie rzeczy ja mogę otrzymywać tutaj. Mistrzowska strzelba. I ostatni najlepszy. Mistrzowski czy prosty pistolet. Czyli jak widzicie, można dostać super przedmioty z tego. I powiem wam tak, no na 100% będę sobie zbierał te przedmioty. Będziemy może sobie robili. W każdym odcinku jakiś taki mini opening albo coś takiego. Okej, okay, mamy mam miecz. Nie, nie wiem w sumie, ile on obrażeń zadaje. No, tutaj mamy kolejne kryształy. Na razie może się nie będę nimi zajmował, bo wiecie, to tak to bym stał. Przez cały odcinek i tak naprawdę nic nie robił i zbierał sobie te kryształy. Idziemy się pobawić trochę smokiem. I właśnie, wiem co miałem zrobić. Wiem co miałem zrobić i to też mi pisaliście, żebym oswoił w końcu samca T-rexa. Nawet na pierwszym poziomie, żeby, żeby po prostu zrobić sobie małego T-rexa. Wiecie, jak nie można mieć czego tego co się lubi, to się będzie lubiło co? Rozumiecie o co chodzi. Dobra, muszę zrobić pociski usypiające. I zastanawiam się tylko czekajcie, strzałka, narkotyk okej, okay, 15 pocisków na takiego T-Rexa star starczy, no nie wydaje mi się, jeśli mam być 4, czy mam jakiś proch strzelniczy, ja to wszystko sobie tutaj robię mniej więcej węgiel sobie odkładam, jakieś narkotyki i tak dalej, ale nie widzę za bardzo m, żebym miał proch strzelniczy, węgiel drzewny, nitrokalit dobra, wiecie co, nitrokalit powinienem mieć w tej skrzyni, dobrze pamiętałem, także sobie weźmiemy tam na, na zaś, żeby po prostu się, robił się ten E, proszek, ok. 400, 413 nitro kalitu, nie, w sumie 413 prochu strzelniczego. E, ok, lecimy pobawić się tym smokiem, powiem Wam, że ja sobie troszkę nim potek i nawet fajnie się nim lata, to, to muszę przyznać, naprawdę fajnie się nim lata. Jeszcze mamy właśnie odnośnie tej sowy, bo pewnie ją wstawię na miniaturkę. No tak wygląda. No, co, co wam więcej mogę powiedzieć, jest to e, pomiędzy, e, pomiędzy Argentavisem a Ptero. Jest dość zwrotna, to muszę przyznać, dość szybka. E, czy mamy jakieś statystyki? 11 punktów masz. Energia, no w sumie mogę jej dać trochę w energię, trochę healtha, trochę w wagi. No i mamy lugia taka 111 poziom. Fajny, no, no, fajny środek transportu, e, w ogóle, wiecie co zauważyłem i wiem, co miałem zrobić, a pierdziele, on no, widzicie, ja mam pozapisywane wszystko w notatniku obok i właśnie sobie sobie przypomniałem, że w mojej bazie jest dużo dinozaurów, nawet dużo za dużo. I ktoś na początku poradził, żebym sobie zainstalował moda na Pokémony, e, znaczy na Pokebole, bo będę mógł wtedy chować sobie, wiecie, stwory w Pokebolach, ale jest coś takiego warku i to się nazywa e, Cryopod, coś takiego. Cyry, -y opy, ody, dokładnie, no dokładnie o to mi chodzi. I oprócz tego będę musiał zrobić tą lodówkę, w której można przechowywać te pokebole. I powiem Wam, że jeżeli graliście w Pixarka, to na pewno rozpoznacie te rzeczy. Znaczy, na pewno tą lodówkę tam inaczej oczywiście to trochę wyglądało, ale zasada działania była dokładnie taka sama tak mi się przynajmniej zdaje, polimer. Jak widzicie, czy muszę mieć dużo polimeru, czy mam dużo polimeru, przekonajmy się. I właśnie, planuję wrócić sobie do serii, bo wiem, że tutaj są fani dinozaurów. Planuję powoli sobie wrócić do serii The Ale, czyli taki symulator życia dinozaura, w której wcielamy się w jednego dinozaura i lądujemy na serwerze, gdzie jest sto innych dinozaurów. Wiecie, każdy się wciela w jakiegoś innego dinozaura, czy to roślinożernego, czy to mięsożernego. Pojawiły się do tej pory dwa odcinki i planuję sobie wrócić do tej gierki Także, em, no, polecam zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie i po prostu będziecie e, widzieli, kiedy się pojawi odcinek z tej gry. A do tej pory pojawiły się dwa. Jeżeli sobie wpiszecie życie dinozaura Flotar, to na pewno znajdziecie z tego film. Naprawdę bardzo klimatyczna gra, to muszę przyznać. No i mamy, em, mamy, ma, mamy tą rzecz, tak? Czekajcie. Mamy tą cryopod. Kryop, kryo, Wydaje mi się, że źle to wymawiam. A, i to się tworzy przy tek replikatorze ha, 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 dobra, potrzebuję włókna metalu, skóry, ropi, polimera, kryształu, no to są takie e, w sumie surowce, które raczej powinienem mieć, ale że chcę sobie to zrobić, okej, okay. weźmy sobie tak, weźmy sobie tak, weźmy sobie tak i włókno by się mi jeszcze przydało. To sobie pójdziemy po prostu e, zrobić taką jedną rzecz. Ja wiem, właśnie, bo nie, niektórzy tam pisali, że e, wiesz co, e, no, za dużo się kręcisz po bazie. Zdaję sobie z tego sprawę, że tak jest, ale wiecie, jak teraz e, rozpoczynam jakby nowe rzeczy, których jeszcze tam e, nigdy nie, robi, nie robiłem w tym arku, no to ja się tym też jarab. Okej, okay? dlatego nie będzie, wszystkie odcinki nie będą polegały na to, że o, będziemy dzisiaj oswojali to, dzisiaj będziemy oswojali to. Nie, no, czasami po prostu trzeba posiedzieć w bazie i porobić jakieś inne e, inne rzeczy. Polecimy sobie. Nie, on nie doleci tam do góry. Zastanawiam się, jakiego. E, weźmy mysowe. I nie mogę tego zrobić. Dane. Ok, lugie. Um. He. Nie mogę tego zrobić No dobra, czyli, czyli mały fail. Myślałem, że to można, bo to jest niby w tek replikatorze, ale ten tek replikator mówiliście, że no wystarczy, że znajdziesz um, wystarczy, że znajdziesz no, co innego, a tu elementu trzeba. Sto to jest najlepszy surowiec w grze. Dobra, wracamy, idziemy po smoka i idziemy się trochę pobawić. O kurde, ale lądowanie zrobiłem. Ty, nawet nie wiedziałem, że coś takiego e, ta sowa może zrobić, ale fajne, naprawdę mm, fajna rzecz. Dobra, i od razu ruszam na smoka, tylko czekajcie, się jeszcze napiję tylko. E, ruszamy na naszego e, Ragnaroka, który pewnie będzie przemalowany, bo powiem wam, że on jest na tyle mobilny, na tyle fajnie się steruje, że teraz no, średnio chce mi się brać na przykład tego e, T-Rexa, bo on, wiecie, się wydaje taki wolny, nudny, a tutaj bierzesz sobie pek Ragnaroka, czekajcie, wyrzucimy parę rzeczy, okej, okay. okej, okay. wagę zwiększymy, jakiś narkotyk, nawet jeżeli umrę, to powiem wam, że nic się nie stanie, dobra, e, plan jest prosty, robimy tak i po prostu sobie lecimy. I czy to nie jest piękne? Powiedzcie mi, czy to nie jest piękne? I jak szybko po prostu możemy... O kurde, żuf mnie atakuje! Proszę, żółwiu, nie, nie rób mi tego. No i pójdziemy sobie po prostu... E, o, level zdobyłem. Pójdziemy sobie poatakować, powzybywać jakieś fajne przedmiociki. E, który mam? 98 poziom już. E, w sumie nie wiem, co dać. Umiejętności rzemieślnicze? A to czasami nie jest tak, że mam jakiś procent na zrobienie lepszego przedmiotu? I wiecie, jeżeli kraftuję sobie broń, to wtedy mam szansę, że ten przedmiot wyjdzie lepszy. W ogóle powiem wam, że teraz sobie zdałem sprawę, że może tak to działać. Do tej pory nie miałem pojęcia, no, o co z tym chodzi. Jest! Powiem wam tak. Okej, okay, powiem szczerze. Wziąłem tego Ragnaroka i chciałem właśnie poszukać tej struktury. Nie, nie mówiłem o tym, bo by odcinek wyglądał tak jak ostatnio, czyli no, szukam struktury, szukam struktury. I, I udało się. Dobra, ja tam lecę od razu. Ja tam lecę. Siemano. No, i no, zaczyna się dźwięk. Jeżeli to się uda e, przejść mi, no to powiem Wam, że będę naprawdę zadowolony. I to bardzo zadowolony. E, I to chyba robot ma bonus do obrażeń. Koraptet Stworów, a nie. E, a nie Ragnarok. Dobra, muszę krążyć, tak? Bo ile jest fal? Hostiles approaching. Ok, czyli zaczynają się respić. Przeciwnicy, jeżeli wiadomo tutaj pojawi się jakaś wywerna, no to średnio mi się będzie chciało z nią walczyć, o tutaj chyba mamy gościa, którego będę mógł pokonać, Paracera tak zwanego, zamrozimy go sobie, pyk, będę musiał też trochę mm, dać mojemu Ragnarokowi trochę w ataku punktów, bo zobaczcie, że on dość długo bije te stwory, nie, co by nie mówić, o kurde, tam Paracer, jakiś T-Rex jest chyba, a zaraz się, zaraz się tobą zajmiemy. Albo i nie, <noise> albo mną się tutaj zajmą. Ale wiecie, nawet jeżeli go stracę, to i tak byłem najarany na to, tego normalnego smoka, a nie tego pseudosmoka, który tak naprawdę smokiem nie jest ty. One mają naprawdę dużo HP. O co chodzi? On miał 152 poziom. No dobra, to, to wszystko mi wyjaśnia. I polimer, organiczny surowiec. Dobra, paracerku. Paracerku, mój kochany, który tu masz poziom, co? O, jeszcze trajk dołączył. Dlatego ja go dłu tak długo byłem. Myślałem, wiecie, że. Kurde, czy ja mam tak słaby. Em, czy, czy ten dinozaur, mój Mangara Marmer jest tak słaby? A tu się okazuje, że nie, jednak nie jest tak słaby. Triceratops 160 poziom. Mogę cię jakoś zamrozić. Dobra. Oj. Kurde, no wiecie, chciałem zrobić. Ee, Chciałem zrobić jakiś fajny atak, a mi kompletnie to nie wyszło. Dobra, ale powiem wam, że może się uda to obronić. 178 poziom. I dobra, i to jest pierwsza fala, którą przeszedłem już. Od razu zwiększamy. E, a w sumie, dobra. Możesz się trochę podlecieć, kolega. Co tu biegnie? O, biegnie fala kolejna. Przepraszam, e, przepraszam państwa. E, no i e, ja. O, kurde. E, powiem wam tak. Patrząc na to, ile tych dinozaurów się tutaj respi, i że ja mam mało HP, no to muszę, <noise> muszę niestety stamtąd się ewakuować. Szkoda. O, wiecie, one, chodzi o to, że one mają bardzo duże poziomy. Gdyby miały te po 20, 30, zobaczcie, 105, który, ty masz, y, który ma ten y, spino, który tam był. Trzy, a, <noise> druga fala. Nie, to jest, przepraszam, to jest pierwsza fala i jest 30 przeciwników no szybko mnie gra potrafi zweryfikować, wiecie? Bardzo szybko potrafi mnie zweryfikować. Ale może. Może sobie coś tam pobijemy. Tego spino chciałbym zabić w sumie. Czy? Czemu nie działa ten promień? Zamrażaj. Okej. Okay. Dlaczego. Dlaczego się teleportowałeś, mój dinozaurze? No spróbujemy sobie walczyć z tym dino. Znaczy, z tym spinozaurem. Nie, tu paracerka my nie chcemy. O T-Rex idzie. Czy ja chcę walczyć z T-Rexem? No ch chyba on chce ze mną, nie? Tak czy siak. Także nie mam tutaj nic e, nic do gadania kompletnie. A czekajcie! chwilek, jak... Ty jesteś. Samiec! 35 poziom. Mm. A my szukamy samca, prawda? Okej, okay, dobra, chodź za mną, chodź, pokażę ci fajne rzeczy. Chodź, choć, chodź, choć, nie przejmuj się. Powiem wam, że zabiorę go do pewnego miejsca, tam gdzie oswajałem pierwszego stegozaura. Nie wiem, czy pamiętacie, co to za miejsce było. Eee, tutaj, tu, 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 tu! Bro, nie! czemu to, br ten Bronto ma futro? A nie, okej, okay, nie, nie ma futra jednak. Dobra, spróbujemy zabić tego Bronto. Bo ja chcę, żeby T-Rex się mną zajął. Żebyśmy się wspólnie pobawili, dobra, mama jakiś mały poziom, więc nie powinno być. Piąty poziom. Ehm, także nie powinno być problemów. I może uda się oswoić tego samca. Dalej, się chodź tutaj za mną. Chodź tutaj, bo ja naprawdę nie mam. Ehm, nie mam całego dnia, żeby się w strobą bawić. Tylko kurde, i tak będę musiał iść zrobić tą amunicję. Chyba, że mam jakieś strzały sypiające i uda się go zbagować. On ma 35 poziom. Nie, nie. Czemu? Tu jestem! Jezu, co, co. Co, co jest z tym dinozaurem? <grych> Dobra, ja ci nawet pomogę. No tylko ten, ten, ten mój promień czasami działa, czasami nie działa. Okej. Okay. Może poczekam na ciebie. Tu jestem. Dobra. O kurde, uderzyłem. O jeju, jeju, jeju. O, <grych> było blisko. Było bardzo blisko, żeby to się źle skończyło. Ale spoko. No. <grych> Znowu pojawiły się kolejne dinozaury. Dobra, dajcie mi chwilę, ja go spróbuję po prostu doprowadzić tam, gdzie chcę, bo to za długo trwa. T-Rex jest w idealnej pozycji, aby go oswoić, bo wystarczy, że sobie wejdę tutaj na swoim silverku. Tak, chyba tak się nazywasz, albo lugia. Już mi się widzicie, mylą po prostu te tesowe i jesteś dokładnie tutaj. O, walczysz sobie z żółwiem. Dobra, walcz sobie. Jak widzicie, zrobiłem parę strzałek usypiających. Może nie za dużo, ale wydaje mi się, że powinno starczyć i za niedługo będę też próbował cię rzucić na giganotozaura. Bo wiecie, to jest taki kolejny element, który na pewno chciałbym zdobyć, a jako że, wiecie, te rzeczy, które chciałem osiągnąć na razie, czyli yy, obrona sapli Dropu, yy, obrona tamtego punktu, który wam pokazywałem, który nadal nie mam pojęcia jaką ma, wiecie, normalną nazwę, no to trzeba się po prostu zająć na razie innymi rzeczami. I no jednak widać, że to wszystko zostało stworzone nie dla zwykłego gracza singlowego, tylko po prostu dla jakiegoś klanu ogarniętego, nie? Ja to rozumiem. Wiecie, nie, nie, nie mam żadnych problemów do twórców gry ani niczego takiego. To bardziej. To, to, to bardziej moja wina. O, chyba już T-Rex ucieka. Ten, nie, nie sądziłem, że tak będzie łatwo, dobra. Idziesz spać już panie T-Rexie. E, dobra, wiecie co? Wejdziemy sobie tu. A, ty jesteś nadal w tym miejscu, okej. Okay. Okej okay. Szczerze myślałem, że wiecie, on już będzie uciekał, a nie mogę trafić w niego. Dobra, jeszcze raz. O, dobra i leży, dobra, czyli jedna strzałka po prostu była potrzebna. Ja niestety nie mam Prime Mita. I pójdziemy sobie do pomara, margarmara, gnaroka, tak zwanego, ponieważ pisaliście, że lepiej go karmić Prime meatem. Ja oczywiście o tym wiedziałem, ale nie miałem, wiecie, zawsze, gdy coś oswajałem nie miałem tego Prime Mytem, bo ono ma bardzo krótką datę em, spożycia, więc teraz, jako że chyba mam jeszcze, zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. No po prostu pójdziemy, dać mu to lepsze jakościowo jedzenie. Uwaga, sprawdzamy, czy jeszcze jest. <grym> No, o tym mówiłem, ale wiecie co? Wiecie co zrobimy? Ym... Zabijemy jakiegoś z tego. Gdzieś tutaj coś powinno być. Strajka raczej nie leciało. Tak mi się zdaje, dobra. Tutaj sobie leżysz, ok. Pójdziemy po tego Prime Mita, bo w sumie on ma 35 poziom. Dobrze by było, gdyby naprawdę tego poziomu dość dużo dostał, a nie tylko dosłownie parę jakichś roboty. No właśnie, to jest ten problem. Patrzcie, wychodzę. Nie ma nic, żadnego dinozaura. A za chwilę wiecie, pojawi się. O, Enforcer. Nie, nie, nie. To ja z, z tobą nie potrzebuję walczyć sobie, nie teraz przynajmniej. E, tam są jakieś korapte Dino. W sumie ten t zanim wstanie, no to i tak mam trochę czasu. No, ale tak czy siak nic nie widzę. Kompletnie nic nie widzę. No co? Z nie leci, na pe pewno Prime. Dobra, mamy ofiarę. I. Lecimy! Dzień dobry, panie tek, yy, z tego załóżę. Pięknie pan wygląda. Mam nawet podobnego, ale no teraz potrzebuję tylko i wyłącznie Prime Mita z ciebie. Dobra, 4 starego mięsa, mało. Szczerze myślałem, że trochę więcej dostanę, ale może tyle starcia, aby go oswoić. W sumie on ma 30. któryś poziom, także to też nie jest e, jakoś dużo. No, jak widzicie, w ogóle różnica w poruszaniu się. W poruszaniu się tymi dwoma stworzeniami, czyli T-Rexem a, um, a, a Ragnarokiem, to jest no, niebo a Ziemia. Dobra. Umieśledzenie w wyposażeniu, zjesz już coś. Ok, zjaru ile? 43%. Powinno starczyć na oswojenie, właśnie tego T-Rexa. I on ma który? 30... 35 poziom. Zobaczymy, o ile mu skoczy. Bo też w sumie mnie to e, bardzo zastanawia. W ogóle to mi pokazuje, że skuteczność oswajania to jest 99% i że dostanie niby się 17 poziomów. Ale mamy naszego Rexa, Zeus. Dzień dobry, powitajmy Zeusa. Tak, wiecie, on będzie stał pewnie w bazie. Nie, nie oszukujmy się, on będzie stał w bazie e, i będą się rozmnażali. To będzie jedyne zadanie tego po prostu e, dinozaura tutaj u mnie, e, mo na moim terytorium. I wiecie co, muszę poszukać innej bazy. Nie wiem jak to zrobię. O, czekajcie, nie, mo nie mogę tego zrobić. Nie mogę, chciałem skoczyć i po prostu polecieć sobie, ale ten T-Rex by pewnie nie ogarnął. No, muszę znaleźć inne miejsce, bo tutaj jesteśmy w takim ścisku albo zrobić tą, e, tą komorę. Tylko dlaczego ja jej nie zrobiłem? Aha, dobra, bo potrzebuję tek, e, tek replikatora. Trzeba będzie coś pomyśleć. No, spokojnie. Dobra, musimy w tamtą stronę, tak czy siak iść. Także Zeus, Zeuska, przepraszam. Za chwilę zmieniamy nazwę na Hera. I będziemy mieli piękną, piękną parę dinozaurów. I każdy powinien już być <grymny> zadowolony. A właśnie, Roar. O! Wita swojego męża. <grymny> Dobra, dosiądź opcja, zmień imię i mamy Hera, proszę bardzo. Mogę je przemalować, jeżeli chcecie, to czekam na propozycję kolorów, czy może wam się takie po prostu podobają. I też nie powiedziałem o jednej rzeczy, czyli dwa ptero z poprzedniego odcinka, one już dorosły, Te, to jest chyba nawet ten ptero, czekajcie, pokaż drzewo, tak. Gacek i zwykły ptero. No, no to już one po prostu są duże. Bardzo dużo jedzenia potrzebowały, ale udało się um, udało się je rozmnożyć. Mamy kolejne dinozaury. Wiadomo, na ptero mi kompletnie nie zależało. Spróbujemy, e, spróbuję jakoś zbudować zagrody, żeby te e, dwa T-Rexy też się mm, też złożyły jakieś jajo. Także dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić. Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już jutro najprawdopodobniej. Nie wiem w weekend o której są odcinki. Chyba o 18 też. Tak mi się zdaje. Dobra, włączymy tutaj. Eee, jeszcze tutaj chcę sobie włączyć tylko. Co to znaczy? Nijaki. Włącz wędrowanie. Może się jakoś tak zbagują. Chociaż nie, dobra, już widzę, że się nie będą chciały zbagować. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, papa. Pa.